Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj 17 października, wtorek. Ja już dzisiaj pracę zacząłem tutaj około 7. Troszeczkę sobie pospałem, tak więc jestem wypoczęty jeszcze. Słuchajcie, pokażę wam tutaj. O, tak wyszły. Tu jest teraz skóra zrobiona. Myślę, że ładnie to się prezentuje. Będę je dzisiaj pakował i wysyłał. Jeszcze posprawdzam, czy jest wszystko w porządku. Natomiast teraz jestem w trakcie wymiany zamka. Zamek do bucika. Mam tutaj przygotowany. No i takie drobne klejenia. No i bardzo dużo fleków na wymianę, dorobienie obcasów, takie podstawowe rzeczy. Dużo osób do mnie dzwoni, pisze, czy można do mnie wysyłać buty. Niestety ja mam moje moce przerobowe są małe w porównaniu do tych wszystkich potrzeb. Dlatego lepiej jakbyście rozejrzeli się. Jeżeli się zainspirujecie czymś, że coś można naprawić w jakiś sposób, to możecie pokazać zdjęcie czy kawałek filmiku, jak to jest zrobione. I poszukać gdzieś lokalnie, wesprzeć swoich lokalnych szewców, żeby też mogli zarobić i zapytajcie się, czy można to w taki sposób zrobić, czy zapiętki, czy jakieś inne rzeczy. Ja teraz niestety do końca roku nie przyjmuję w ogóle zapiętek, nie jestem w stanie tego ogarnąć, ponieważ jest teraz taki sezon jesienny i tu jest głównie jest bardzo dużo napraw, jeżeli chodzi o wymianę fleków takich podstawowych. No nie jestem sobie w stanie teraz pozwolić na to, żeby siedzieć 2 godziny przy jakichś tam zapiętkach po prostu, bo bym się tą pracą zawalił na tyle, że no nie dałbym rady w jakichś sensownych terminach się wyrabiać z tymi podstawowymi naprawami. Dlatego też warto gdzieś tam poszukać, póki jeszcze są te zakłady szewskie, ponieważ dużo takich informacji dostaję. Znajomi też do mnie piszą, dzwonią. Mówią, że w ich okolicy będzie się tam parę zakładów zamykało do końca roku, co jest spowodowane tym, że buty są stosunkowo tanie. Ja pamiętam, jak chodziłem do technikum i kupowałem buty jakieś tam zwykłe, no to te buty były tam 100-150 zł, wiadomo, później markowe były droższe. A płaca minimalna była wtedy bardzo niziutka, poniżej 1000. A teraz płaca minimalna jest w okolicach 3000, a buty też można kupić za 100-150 zł już i, no i to są buty zazwyczaj, których się w ogóle nie opłaca się naprawiać i też musicie też to zrozumieć, że to tak jak zakład szewski, to też ma swoje koszty, tak jakbym miał tutaj zakład, bym miał 2 garaże w tej powierzchni, jakieś małe biuro i bym miał zakład samochodowy, to też by były takie same koszty mniej więcej utrzymania, tak? Jakbym to robił, prawda? Później tam dochodzą oczywiście koszty pracownika, ale to już jest inna kwestia. Natomiast no, żeby to wszystko utrzymać, żeby ten zakład utrzymać, żeby mógł funkcjonować, to na przykład licząc to, że na przykład jakiś tam jeszcze kredyt na maszynę, czy na maszynę do dorabiania kluczy, no to te koszty później rosną. Te ZUS-y, składki zdrowotne, czynsz, jakiś tam prąd, księgowa też, inne rzeczy, które składają się na to, żeby firma, nawet taka jednoosobowa jak ja, funkcjonowała, to później się okazuje, że licząc dni robocze, no to same koszty na przykład dzienne to są na przykład 350 zł, to są same koszty, tak, na które trzeba zarobić. Wiadomo, że brutto netto, czyli to trzeba netto na to zarobić i później jeszcze zarobić na wypłatę dla siebie, tak, czy w perspektywie roku, czy na jakiś okres, na przykład na miesiąc, kiedy będę jakiś tam urlop wolny miał, to też trzeba te koszty pokryć, czy jakaś choroba wypadnie i człowiek nie będzie w stanie pracować, a koszty są, koszty cały czas są i to trzeba niestety pokrywać, dlatego tyle zakładów wszystkich się zamyka, ponieważ jest to coraz ciężej, tak, bo nie da się fizycznie przepracować więcej butów,
żeby bardzo dużo tych butów robić. Niestety to jest praca, która wymaga trochę cierpliwości, czasu i nie da się zamka wymienić w 5 minut, prawda? To trzeba to wszystko przygotować, wypluć nitki, zamek dopasować, wszystko to przygotować. Później jak to trzeba wkleić, później to trzeba troszeczkę odczekać, dopiero później szyć. I to też, no, szycie to jest na tych naszych łaciarkach takich, więc nie jest to tak, że się daje buta i wrzut, i już jest przeszyte, tylko to troszeczkę jest bardziej skomplikowane, to troszeczkę więcej czasu zajmuje. Dlatego tutaj głównie czas jest tym czynnikiem, który wpływa na cenę. Następnie też jest taka kwestia, że też to zauważyłem po sobie, jak tam poniedziałek, wtorek, środa pracuję po te 11 godzin, 12 godzin, to później czwartek już jest troszeczkę słabiej, człowiek już nie daje rady tyle przerobić tych butów, ile mógłby przerobić, a czasami piątki po takim intensywnym początku tygodnia są bardzo, bardzo, bardzo słabe, tak? Bo jednak, no jednak to są rzeczy, które wymagają uwagi. I tutaj jest tak właśnie ta bariera, która powoduje, że nie jestem w stanie, nawet jakbym chciał, to nawet nie jestem w stanie tych wszystkich butów przyjąć do naprawy i żeby to zrobić na dany termin. Dlatego rozejrzyjcie się, dajcie znać w komentarzach, czy w waszej okolicy, skąd jesteście i czy jest jakiś dobry szef, którego można polecić, który ogarnia fajnie naprawy. I może dzięki temu troszeczkę więcej osób się zdecyduje, żeby gdzieś tam podjechać sobie do sąsiedniego miasta i zostawić u dobrego fachowca w swojej okolicy gdzieś buty. Z mojej strony to na tyle dzisiaj. Ja szybko kończę nagrywanie, bo dzisiaj troszeczkę już jestem do tyłu z naprawami. Muszę szybko ten zamek wszyć, skleić buta i jeszcze fleki dorobić. Bo to na dzisiaj jeszcze jest zamówienie, więc troszeczkę słabo. Tak więc życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.